Witajcie! Zazwyczaj mówię o ubezpieczeniach w formie tekstowej, podlinkowując na fanpage'u artykuły, natomiast tym razem postanowiłem nagrać wideo. Powodem do tego jest pewne zdarzenie, które nastąpiło w zasadzie pół godziny temu i szczerze powiedziawszy, emocje na tyle mną wzburzyły, że postanowiłem wypowiedzieć się w formie właśnie takiej wideo. Jeden z moich klientów odmówił spotkanie, które na dzisiaj było umówione. I absolutnie nie chodzi tutaj o to, że ktoś odmówi spotkanie, w końcu różne rzeczy mogą się przydarzyć. Bardziej istotny jest to powód, dla którego on to spotkanie odmówił. I jest to coś, z czym spotykam się już któryś raz w tym tygodniu i jest to bardzo poważna sprawa. Powodem, dla którego spotkanie zostało odmówione, jest to, że owy klient znalazł jakiegoś kolegi czy kogoś z rodziny ubezpieczenie, które teoretycznie jest dobre, satysfakcjonujące go. Po pierwsze, nie wiedział on tutaj, co ja mam do zaoferowania, a jak wiecie, mam do zaoferowania praktycznie wszystko, co jest na rynku i mam przegląd, co jest dobre, a co nie. Jeśli sobie pomyślimy o tym, w jaki sposób dobieramy ubezpieczenie, a tak naprawdę w jaki sposób robimy cokolwiek w życiu, no to chyba zgodzimy się, że warto podejmować decyzję na bazie pewnego zasobu wiedzy, który mamy, tak żeby tą decyzję podjąć dobrze. Na przykład jeśli wybieramy samochód, no to wiadomo, że się rozeznamy wśród kilku marek, chyba że coś z wyglądu nas tak bardzo przyciąga, że jest to ta najważniejsza cecha. Powiedzmy sobie szczerze, cechami ubezpieczenia jest to, żeby ono w jak najlepszy sposób rekompensowało kontuzje, które się przydarzają i to jest najważniejsze. Oczywiście są też takie cechy, że ono musi być tanie, że ono musi mieć konkretne cechy, które są istotne dla danego piłkarza. Jest to jak najbardziej zrozumiałe. Chciałbym wrócić do tego przykładu z rodziny, znajomy i przede wszystkim, bo to się częściej pojawia, znajomi z szatni. Bardzo dużo przykładów jest na to i to też dowiedziałem się odwiedzając Polski Związek Piłkarzy, że okazuje się, że ubezpieczenie, które piłkarz miał, jest w jakiś sposób niedostosowane. Niestety okazuje się, że jest ono złe dopiero w momencie, kiedy coś się stanie i okazuje się, że ubezpieczalnia pieniędzy nie wypłaci. I teraz tak, pomyślmy sobie o tym w ten sposób. Chcemy na coś wydawać pieniądze. Może okazać się, że coś może być o 10 czy 20 zł droższe. To teraz lepiej rozeznać się w temacie i zapłacić te 10 zł drożej, co nam gwarantuje, że osiągniemy nasze cele, czy zaoszczędzić i na końcu się okaże, że ten czas zainwestowany w wybór ubezpieczenia, chociaż jest on zazwyczaj mały i te pieniądze, które płaciliśmy, są kompletnie bezsensowne, bo nie dostaniemy nic. W takich rozważaniach na temat różnych skomplikowanych rzeczy często opłaca się zejść do naprawdę niskiego poziomu. Kiedy ja zaczynałem pracować z ubezpieczeniami, właśnie podano mi ten przykład, że ktoś z rodziny coś może. Wytłumaczę Wam, jak to działa. Oczywiście mamy często znajomych, rodzinę, którzy pracują w ubezpieczeniach i często są oni agentami jednej ubezpieczalni. Co za tym idzie? Oni oczywiście chcieliby nam dać jak najlepszą ofertę, tylko oni mają dostęp do ofert tylko ze swojej firmy. Zastanówcie się, jeśli pracujecie gdzieś, na przykład u dilera samochodowego, w jakimś sklepie mięsnym powiedzmy, chociaż tutaj do piłkarzy kieruję, więc może niekoniecznie, ale czy Wy znacie ofertę konkurencji? No, często niestety nie i taki człowiek pracujący w jednej ubezpieczalni absolutnie nie wie, jaka jest oferta konkurencji, tym bardziej, że to są bardzo duże szczegóły, w które on się nie wdaje, bo przecież skąd i po co on ma wiedzieć, jaka jest wyższa wycena uszczerbków na zdrowiu w tym konkretnym przypadku, w tej konkretnej kontuzji u innego ubezpieczyciela? Nie wie. I nie robi tego specjalnie, po prostu nieświadomie mówi Wam, że jego oferta jest dobra, podczas gdy tak naprawdę może być po pierwsze zupełnie niedostosowana do piłkarzy, a po drugie może być po prostu w relacji, nawet abstrahując od kwestii sportowej, słaba. Warto mieć to na uwadze i warto, jeśli nie przeze mnie, przez kogokolwiek innego, samodzielnie, jeśli masz na to czas, rozeznaj się w tym, jakie ubezpieczenie dobierasz, bo poświęcasz czas, poświęcasz swoje pieniądze i niedobrze by było, gdyby ostatecznie nic z tego nie wyszło, prawda? Coś robisz po to, żeby osiągnąć efekt. Grasz w piłkę po to, żeby zarobić, starasz się mocniej po to, żeby awansować, żeby iść do lepszej drużyny i tak dalej. Dokładnie to samo jest z finansami, z ubezpieczeniami. Warto się do tego przyłożyć i przede wszystkim cofnąć się krok w tył, kiedy coś robimy i pomyśleć, czy to ma sens. Bo tak jak we wspomnianym przypadku, za dużego sensu to nie było. Bardzo dobry przykład z szatni i tu jeszcze, nawiązując do środowiska sportowego,
Popatrzcie na to, czy wasi koledzy są dobrymi piłkarzami, na pewno. Natomiast z całym szacunkiem, czy oni bardzo interesują się kwestiami finansowymi, czy myślicie, że przykładają wagę do szczegółów, czytają umowy, które podpisują i tak dalej. To, że ktoś ma ubezpieczenie i co najważniejsze, jeszcze nie miał okazji przekonać się, czy ono jest dobre, to on przecież nie ma w wielu przypadkach prawa wiedzieć, czy ono dobre faktycznie jest. Więc warto zwrócić się do kogoś, na przykład do mnie, bo to nic nie kosztuje, żeby zobaczyć, co jest dobre, co nie, dowiedzieć się, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Więc poświęcić troszeczkę więcej czasu, przeczytać maila, którego ja wyślę, zamiast zrobić coś pochopnie, bo to po prostu nie ma sensu. Nie jestem absolutnie sprzedawcą, zwracam uwagę na rzeczy, które są po prostu istotne i logiczne. I właśnie w takim duchu chciałbym, żebyśmy o ubezpieczeniach rozmawiali i takie będą może kolejne filmy i na pewno kolejne artykuły. Dzięki.